Hello, and welcome back to The Witcher 3. Okay, I can see the difference already. So, after hours of unfruitful fight with this guy, I decided to lower my difficulty again because it was simply annoying. And I mean, hours of fighting for the girl being unresponsive at most important times. Hopefully this time it will work. I would understand there would be no problem if this part wasn't. I don't know if it's to build back or just bad design, but first things first, I cannot. This always hits me. Like, maybe not only me, but. Oh! I heard the sound of the. Again? Okay, maybe only. Because right now I've set the game to easy. The reason being here, after we are done with I have to admit that both fights in this game are obnoxious. They are annoying. Let's see. Yep. And they bear no reasonable content for me, so really. I appreciate that you are able to just check on your health potions during the battle, but if you create a section before the boss battle that takes longer than the duration of health potion, then you must show me some alternative. Okay? So for me, this alternative right now is changing my difficulty settings. As you can see, for some reason, because we have low vigor, we don't deal nearly as much damage as we could, but I have to keep my shield up. Maybe I shouldn't. Okay, for some reason, maybe I actually broke the game, because he doesn't deal any damage. Ooh. Okay, we are regenerating right now, so I can just hack him down, because he's annoying boss. So you are regenerating some health, but only on easy, difficulty. Oh, god damn it. I don't care. Head on. Sposób walczyć przeciwko takim czarom. To czarodziejski kraft. Ogień nieczysty. Dlaczego to robią? Jak było się przepowiednia i nastanie czas, kiedy czarodziejki zwrócą się przeciw ludziom i płonące kule spadną z nieba i dokona się dzieło zniszczenia. Mamy tu czekać na śmierć? Wyprowadzę was. Jako pasterz stado wyprowadza w bezpieczne miejsce z mrocznej czeluści. And we're not done with them yet. Okay, but we're getting them out of here. I love this, really. Okay. Let's get away. I think one of them died already. Yeah.
Yeah, I must admit, for the next... I'll play this game again. You'll understand this very rush is a part of the story. But for that, I'm gonna find some notes. Nasi ludzie giną, masakra! Ratuj nas, panie! To twoja robota, Sabrino? Każ trąbić do ataku, najjaśniejszy panie! Wojska Edirn są w rozsypce! Nie tylko Edirn. Popatrz na tę przerażoną zgraję, która jeszcze dziś rano była kwiatem mojego rycerstwa. Jeżeli dostaną wsparcie, poradzą sobie. Kto ci pozwolił używać czarów? Panie, uderz teraz, górne Edirn będzie twoje. Splamiłaś mój honor, wiedźmo. Sprowadziłaś śmierć na dziesiątki rycerzy. Bitwa była przegrana. Ośmieszyłaś mnie przed Demavendem. Jego żołnierze walczyli do końca. Honorowo. Skazuję cię na śmierć, Sabrino Glevisik. Zostaniesz spalona na stosie. Wrócę tu jeszcze i upomnę się o swoje. Lipca 1270. Lasy Angrenu. Żaden mocarz tego świata, żaden Waligura ani osiłek nie zdoła sparować ciosu zadanego ogonem oszluzga. Leto też nie zdołał, ale jakimś cudem przeżył. Pomogłem mu. W końcu wiedźmini na szlaku powinni sobie pomagać. Miał dwóch towarzyszy, wiedźmińskich braci ze szkoły żmij. Gon wciąż pędził na południe, ale to z Gulety wiedział, dokąd zmierza. Wiedział, gdzie kończy się upiorna gonitwa. What's wrong with your eyes? Obudziłeś się nareszcie. Umarłem, czy mam halucynację? Za światach byś mnie nie spotkał. Nie przypominam sobie, bym do ciebie przyszedł. Bo nie przyszedłeś. Nie zapominaj, że czarodziejki mają swoje sposoby. W takim razie dziękuję za pomoc. Jesteś zbyt cenny, żeby pozwolić ci zginąć. Dokonałeś rzeczy niemożliwej. Nie znam nikogo, kto poradziłby sobie z tak potężną klątwą. Nigdy nie mówiłeś, że idę na pewną śmierć. Nigdy nie przestałam w ciebie wierzyć. A teraz powiedz mi, co się wydarzyło. Widziałem, jak Henselt skazał na śmierć Sabrinę. Zabiłem Drauga. Musiałeś go zabić, skoro klątwa ustąpiła. Widziałem Vandergrifta. Widziałem deszcz płonących kul i śmierć dookoła. Wszędzie. Henselt to zbrodniarz. Wykorzystał okoliczności i rozprawił się z Sabriną. Nienawidził jej. Dlatego sprzyjasz Edirn? Z zemsty? Tu nie chodzi o zemstę, tylko o lepszy świat. Świat bez Henseltów. O mrzonka. Przejście przez tak skoncentrowaną moc rozjaśnia umysł. Cedric miał rację. Moc upiornej bitwy przywraca pamięć. Co sobie przypomniałeś? Leto. Morderca Foltesta. Ocaliłem go, a on pomógł mi dopędzić Dziki Gon. Nie wiem tylko, czy uratowaliśmy Yennefer. Dowiedziałeś się czegoś więcej o Dzikim Gonie? Kiedy zabiłem króla Gonu, zabiłem upiora, który umierał jak upiór. W moich wspomnieniach walczę z jeźdźcami Gonu, ale z ran leje im się krew. I słychać okrzyki bólu. To znaczy, że nadal nie wiesz wszystkiego. Ale się dowiem. Zdjąłeś klątwę, ale nie ma czasu na odpoczynek. Armia Henselta uderzy lada moment. And what about trees? Okay, what about Saskia? Jak się czuje Saskia? Całkiem wróciła do zdrowia. Nie może się doczekać rozprawy z Henseltem. Będzie osobiście dowodziła obroną Vergen. Jest w swoim żywiole. Oblężenie nie może być jej żywiołem, skoro nigdy go nie przeżyła. Nie doceniasz jej. Poza tym nie zapominaj, że ma do pomocy sławetnego Wiedźmina i mnie. Może zdejmując klątwę pomogłem Henseltowi i naraziłem Edirn, ale nie było wyjścia. Czasem trzeba amputować nogę, żeby uratować organizm. Czas rozstrzygnąć tę wojnę. Najwyższy czas. Zoltan i Jarpen rozstawiają wojska. Czekają na ciebie. Ja? Okej. Okay. It's been some time since the last time I played.
I managed to get through thickness. Nie miejcie litości. Bogowie są z wami. Cokolwiek uczynicie, będzie wam odpuszczone. I think for you it will be roughly weekend. There's no videos. Mówię wam. Marne mamy szansę w walce z potęgą Henselta. What up here? W każdej chwili możemy spodziewać się Henseltowych badań. Soldat, przygotuj obronę bramy głównej. Ja zajmę się murem. Przygotuję taką obronę, że Henseltowi rura zmięknie. Hej. We need to talk, Soldan. Widzę, że generał z ciebie pełną gębą. A czemu nie od razu marszałek? Rwał jego mać. Saskia się uparła, że albo ja, albo Jarpen. Ciągnęliśmy słomki i padło na mnie. Dobrze, żeś się obudził. Henselt zaraz tu będzie. Byłby rozczarowany, gdyby mnie nie zastał. Ta, całkiem by się psia mać załamał. Defeating Henselt won't be easy. Henselt też zna się na wojowaniu. Zna sra! Niech no tylko staną pod murami. Ole już się grzeje. Ty rób swoje, a kedweńskie łby będą fruwały jak spasione gzy. Wierszem gadam. Kedweńczycy idą! Please don't tell me I have to participate in that. Kurwa, więcej ich matka nie miała? Czas poczęstować ich wrzącym olejem. Z boku kotłów są zawory. Trzeba je odblokować. Ja biorę lewą stronę, ty prawą. Okej. Wait. It wasn't clear, okay? And I... Okay, this is my fault. I forgot to get out my swords. Again. So first things first, give me my swords. Okay, I'm supposed to go somewhere there. Are you using real? I believe you're using real sword, I don't care. And yeah, all of a sudden we don't receive any damage. Dobry pomysł, wstępujący do leja. I don't know how I can shoot. I'm still waiting. Oh, they are actually... I don't know.
question is, can I just... No. Unfortunately, I cannot kick them off. Oh, right. Options, so you don't say... I don't think I would... Why are my arms not standing in this one? I guess they are waiting for us to... I'll just kill him. Thank you. Odparliśmy te kedweńskie zdziry. Nie odpuszczą tak łatwo. A niech wracają. Oleju ci u nas dostatek. Give me a second, I need to... Yep. Zwycięstwo będzie nasze! Musi być! Oh, so we're done. Nope, they keep coming. Oh, but they have crossbows as well. Maybe Igni? Oh, he just did. That was nice. Videos,
Just die. Would you mind? Thank you. Are we done? No, łatwo nie było, ale dla oglądania dyrdających żołdaków warto się pomęczyć. Wrócą, są uparci jak krasnoludzki chłop. Tylko jaja mają mniejsze. Wiedźminie, potrzebuję twojej pomocy. Ostatnio coraz częściej to słyszę. Widać, jesteś niezastąpiony. Ale do rzeczy. Pod miastem biegną korytarze, które łączą gród z krasnoludzkimi kopalniami. Kto o nich wie? Prawie nikt, ale i tak postanowiłam je zabezpieczyć. Na wszelki wypadek posłałam oddział zwiadowców. Jak dotąd nikt nie wrócił. Okej, okay, I'll look into it. Zrobię sobie małą wycieczkę za miasto. Teraz jest dobry czas. Ludzie Henselta liżą rany jak wymatożone suki. Przegrupowanie wojska i ustawienie szyków do kolejnego szturmu zajmie im koło godziny. Nie zwlekajmy. Idę z tobą. Your place is here. Tam iść. To zbyt niebezpieczne. Od kiedy to unikam niebezpieczeństw? Wszyscy wiedzą, co robić. Poza tym zdążymy. Wolałbym, żebyś mi przydzieliła jakiś sprawny oddział. I tak ledwo się trzymamy. Zresztą to ustawienie się sprawdza. Jeżeli nie uderzą niespodziewania od strony kopalni, powinniśmy wytrzymać oblężenie. Ty tu rządzisz. Prowadź. No. Zaskakujesz mnie coraz bardziej. Myślałam, że wiedźmini nie mieszają się do polityki. Polityka mnie nie interesuje. Jednak stanąłeś po naszej stronie. Stanąłem po stronie Zoltana, Jarpena. A gdyby walczyli pod sztandarem Kedwen? Dołączyłbyś do nich? Żaden krasnolud nie będzie walczył za Henselta. If you say so. Please lead the way. If I can see how important it was in Witcher 3 that NPCs were walking your speed always. Teraz ja poprowadzę. Trzymaj się za mną, Saskio. Rycerski Wiedźmin. Kolejna niespodzianka. Świat stanął na głowie, no nie? What the... What was that? Oh, right. Okay, she can do with one. He's dead. Just chop through his armor. Thank you. You're doing great, Saskia. Keep on going. No, she's not. And I really wanna fix this audio bug. We don't hear when the hit lands. Sword, but for now, if what do you mean can be performed here? Because I have some cat, yes, and Lapwick. This figure, rook, no swallow.
understand this. Because I can. Now I can see. Panie, już niebawem dotrzemy do Vergen. Zaskoczysz ich. Na. Vergen w niebezpieczeństwie, a dziewica z Edirn włóczy się po norach z Wiedźminem. Rozumiem, że błona doskwiera, a przed śmiercią warto zaznać rozkoszy. Zabić ich! That was quick. Right, Quern. I won't be. Oh, okay, she's not doing really well. He's going to spell. Oh. Especially since I can remove that. Multiple of them. What? Sasuke is a dragon. Wiedziałem, że kobieta zmienną jest, ale że aż tak. Poznałeś mój największy sekret. Nie miałam wyjścia. Zabiliby cię. Was it you at the siege at Lavalette Castle? W czasie oblężenia zamku Lavalettów pojawił się smok. Pomagałam Arianowi. Dlaczego? Buntował się przeciwko tyranii. Bardzo dobrze go rozumiałam. Przydałby się ktoś taki w Vergen. Anyone else know the truth? Ktoś jeszcze wie? Detmold. Pytałem o sprzymierzeńców. Jorvet? Jorvet wymyślił całą historię smokobójczyni. Uważał, że Edirn potrzebuje kogoś takiego jak ja, a ktoś taki jak ja potrzebuje legendy. Nie mylił się. Now I understand how you withstood the toxin. Teraz rozumiem, dlaczego udało ci się zwalczyć tak silną toksynę. To tylko dzięki Filipie. Gdybyś była człowiekiem, nawet ona by cię nie ocaliła. Jesteś Wiedźminem. Stąd wiesz o nas tak dużo. Tylko złote smoki mają zdolność przybierania dowolnej postaci. Mój ojciec był rycerzem o pogodnym spojrzeniu. Życie traktował jak piękną przygodę. Kochał ludzi. Dlatego starał się ich zrozumieć. To dzięki niemu wierzę, że każdy człowiek jest równy, a wolnością nie wolno kupczyć. Ojciec twierdził, że na świecie istnieje chaos i porządek. Chaos to agresja, a porządek to obrona przed nią. Co się z nim stało? Nauczył mnie żyć wśród ludzi i ruszył w dalszą drogę. Tak robią smoki. Hmm, that's interesting. Even Henselt can defeat an army supported by a dragon. Gdyby smok wspomógł obrońców Vergen, Henselt nie miałby szans. Długo o tym myślałam. Tylko co by się stało z górnym Edirn później, kiedy opadłby bitewny kurz? That's not something you can foresee. Nie da się przewidzieć wszystkiego. Oboje wiemy, jak świat traktuje odmieńców. Ale jeżeli Vergen padnie, twoje ideały zostaną zdeptane. Może warto się poświęcić. Załóżmy, że ujawnię swoją dwoistą naturę. Kto stanie na czele górnego Edirn? Widzisz kogoś na moje miejsce? Przy smoku trudno się wybić. Krasnoludy znajdą swojego kandydata, elfy swojego, a ludzie zaczną szukać króla. Dlatego proszę cię, żebyś swą wiedzę zachował dla siebie. Z Henseltem musimy poradzić sobie bez pomocy smoka. I poradzimy sobie. Również dzięki tobie. Nigdy nie zapomnę tego, co robisz dla Edirn. Wszystko jedno, z jakich pobudek. Ruszajmy.
Obrońcy cię potrzebują. Okay, but that is gonna be it for today. That was an eventful part. So now thank you very much. Stay alive and see you soon. Bye!